I witamy tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, tym razem krypto migawka. Dzisiaj porozmawiamy sobie tak ogólnie, krótko, rzeczowo i na temat. Ogólnie, czy nadal kryptowaluty i świat właśnie krypto jest tutaj na nowej stopie wzrostów. Wyobraźmy sobie, że w 2017 Dar Młodzieży, ten oto statek, niech będzie naszą przenośnią, jeżeli chodzi o cały kryptoświat. W 2017 roku nie potrzebowaliśmy za dużo uruchamiać żagli i tak nas ten wiatr newsów, wiadomości czy różnych rzeczy w 2017 pchał do przodu. Rok 2018 był takim rokiem bez wiatru, gdzie nawet jak chcielibyśmy te wszystkie maszty i żagle rozłożyć, to i tak nie mielibyśmy napędu. Mimo tego, że bardzo dużo się w świecie krypto działo, nie było to odzwierciedlone tylko ceną. Także nadal się tutaj poruszamy do przodu i mamy pierwsze sygnały, że rok 2019 będzie tym rokiem, gdzie ten wiatr się znowu pojawi. Także Dar Młodzieży, płyń hen szeroko, żeby nas tutaj poprowadzić na nowe wyżyny i adopcje w świecie krypto. Pierwszym takim czynnikiem, który może wpłynąć już niedługo, gdzie możemy przeczytać o tym na CCN-ie i różnych innych newsach w świecie krypto, jest to taki gigant jak Fidelity wchodzi w świat krypto już tutaj można powiedzieć drugą nogą, a więc w marcu tego roku uruchomi Custody Service, czyli pierwszy Bitcoin Custody Service. Teraz zastanówmy się, skoro Bitcoin ma być też nieudanym projektem i blockchain ma tylko pokazać, co się wydarzy w kolejnych latach, to czemu taka firma jak Fidelity zakłada właśnie Custody Service, czyli przechowywanie bezpieczne Bitcoina. Zanim przejdziemy może do tego szybkiego filmu, który będę tutaj tłumaczył bardzo szybko, o co tutaj chodzi? A więc mamy Fidelity, który ma pod sobą 7,2 tryliona po amerykańsku, po polsku biliona dolarów różnych asetów pod sobą, zarządzanych przez 27 milionów klientów. Jeżeli taka firma ogłasza Bitcoin Custody Service, to znaczy, że na pewno pokłada w tym jakieś nadzieje. Może wysłuchajmy tego krótkiego sprawozdania, które tutaj było o Fidelity i co może ono oznaczać dla rynku Bitcoina i krypto. This news from Fidelity is on the other side, that's fantastic news. So when are... Wiadomość od Fidelity to jest świetna wiadomość. We're going to see this institutional money flow in. I mean, because that had been always the mantra. And is this really, is having these custodial services going to be the last barrier to some of these institutions? Yeah. Or is it really the institutional mandate that prevents some of these institutions? Tutaj zadaję bardzo ważne pytanie, czy właśnie the custody service, czyli przechowywanie bezpieczne krypto, jest ostatnią właśnie taką deską, która dzieli nas pomiędzy wielką adopcją, gdzie większość instytucji będzie wchodzić. From buying. So it's not so much the institutional mandate anymore. Custody has been a very, very big hurdle, and having somebody like Fidelity put their stamp on it and say, yes, this is a new asset class, and we're going to custody this, and I believe they even said they may have some insurance. So that is a step closer. On tutaj mówi, że może nie samo, że instytucje tutaj wejdą od razu, ale jeżeli taki gracz jak Fidelity, mówiliśmy ile mają asetów pod sobą, wchodzą powiedzmy tutaj w ten market, to jest wielkie znaczenie dla świata krypto, gdzie może spowodować przybliżenie nam się na masową adopcję. Now you have Yale Investing, Yale Endowment. This has put everybody on notice, at least in the institutional area. You either have to have a strategy for investing in this, or you have to have a reason why you're not. So I would expect over the next 3 months, 6 months, you start to see the proverbial herd really start to turn in this direction. And I can just tell you from the conversations we've had for our... No i to on tutaj mówi jeszcze o Yale, że też ten uniwersytet tutaj inwestuje mocno w krypto i dzięki temu, że ta pierwsza bramka zostanie otwarta przez Fidelity, gdzie
dużo więcej inwestorów poczuje się bezpiecznie, bo wyobraźmy sobie, że taki wielki gracz jak Fidelity utrzymuje nasze bitcoiny, przechowuje je w bezpiecznym miejscu. Nawet ja dzisiaj nie jestem pewny, czy nie jestem w stanie zgubić podczas mojej przeprowadzki pewnych rzeczy, albo gdzieś niektóre klucze mogą się pojawić gdzieś indziej. Jeżeli bym miał bardzo duże ilości, zastanawiałbym się nad właśnie taką, która mogłaby dla mnie przechowywać takie wielkie ilości bitcoina i jeszcze przy tym oferując ubezpieczenia. Oczywiście my możemy sobie zakupić Ledger Nano S czy Trezor, nie ma problemu, ale jeżeli chodzi tutaj o wielkie ilości miliardowe, powiedzmy, gdzie instytucje wchodzą i chcą zainwestować w ten biznes, oni nie szukają Ledgera Nano S, oni nie szukają Trezora, oni szukają najpierw ubezpieczenia, potem wielkiej firmy, która może się tym zająć i oni dają tylko kasę. Także posłuchajmy dalej. A crypto hedge fund, that herd is starting to enter this market. Yale is a good example, but Yale is not actually investing in cryptocurrencies themselves. They're investing in blockchain-based startups. Isn't that a differentiation that makes it, I mean, when it comes to being a Bitcoin bull, that is a bullish data point, but that's not helping the currency. Ona tutaj sprowadza go troszeczkę na ziemię, bo mówi, że Yale, tak, faktycznie są tutaj w krypto, ale oni nie inwestują w nowe krypto, oni inwestują bardziej w blockchain. I to jest właśnie ta różnica, która może nie poruszać marketem tak jak na przykład Fidelity. Well, actually, I believe the fund that Yale is investing in is 70% cryptocurrencies, 30% kind of infrastructure plays. But it is investing in a fund. So, again, we need new buyers. We need... Yale jednak inwestuje 70% swoich tutaj aktywów, które mają przeznaczone na krypto, właśnie w fundusze, a 30% tylko w, powiedzmy, blockchain technologies. Fresh capital coming into this place. The relentless selling over this last year has been painful. It appears to me to be done, but we don't have that new buyer yet. So that's bardzo ważne jest to, co on tutaj mówi. Chcemy mieć nowy kapitał na rynku. Żeby mieć nowy kapitał na rynku, taki ruch jest właśnie potrzebny. Podsumowują właśnie tutaj, ile spadł Litecoin, Ethereum, Bitcoin, year to date, czyli od roku do dzisiaj, można powiedzieć. That's why we're all looking for these new avenues of capital coming into the market. So how long do you think it will be before companies like Schwab, maybe Vanguard, some of the other big players in retail investing get into this game in a significant way? Jak długo mamy czekać na te wszystkie firmy, które mają tutaj wejść w tym krypto dzięki takim właśnie wiadomościom, jakim słyszymy dzisiaj? Ile mamy czekać? I think very soon. It would not surprise me if a lot of those companies already have something working in the background. I would probably think it's probably... Nie zdziwi mnie to, jeżeli niektóre z tych firm, które wymieniłeś, już tutaj pracują i mają coś w zanadrzu w świecie krypto. First quarter of 2019. I mean, if you're looking... Pierwszy kwartał 2019 roku. Także widzicie, że to jest bardzo ważna wiadomość, jeżeli chodzi o świat krypto i ten wiatr, który może nas darmo dzierzy, czytaj, nowe all-time high w krypto, poprowadzić do przodu. Drugą taką wiadomością na dzisiaj, kolejne rynki uruchamiają się, jeżeli chodzi nawet w porównaniu do dolara. Na przykład japoński jen wyprzedza dolara na 24-godzinnym wolumenie. Także widzimy, że niektórzy już tutaj się budzą ze snu i zaczynają tutaj ostro wchodzić właśnie w świat rynek krypto. Czyli mamy jen, potem dolar amerykański, koreański won, euro i funt brytyjski. To są te 5 największych walut, które właśnie inwestują w BTC trading, czyli w zakup bitcoina i innych krypto. Kolejnym pojawiają się kolejne tutaj waluty, bardziej stablecoiny, które są oparte walutą danego kraju. W tym momencie mamy japoński jen, będzie tutaj nowy stablecoin, gdzie mamy nowe partnerstwo pomiędzy Blockstream, Digital Garage in Tokyo, Tanshi, którzy razem tutaj utworzą nowego stablecoina pod nazwą, jeszcze nie wiemy jaką, ale będzie on sparowany z japońskim jenem. Kolejny wiatr mamy tutaj, a więc widzimy, że mamy partnerstwo pomiędzy SBI Holding a R3, czyli tymi dwiema firmami, żeby tutaj razem zrobić taki venture firmę, która zajmie się rynkiem japońskim, a dokładnie
konsorcjum bankowe, które się tutaj utworzy, a wiemy, że Korda używa do swojej tutaj przelewów XRP, także to jest też ważna rzecz dla kolejnej adopcji kryptowalut. Kolejna rzecz, bit.hub.pl, który dzisiaj też tutaj mówi o tym, że kolejne dziesiątki bitomatów w Stanach, tym razem w Chicago. Mimo małych pozytywnych doniesień z rynku spekulacyjnego, biznes bitomatowy znacznie się rozwija, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Tym razem partner amerykańskiej firmy Bitcoin Depot stawia w Chicago kolejne dziesiątki kryptomatów. Bitomatów, bitwa o kryptowalutowy rynek trwa. I możemy tutaj zakończyć nawet tą wiadomość, przecież jeżeli ten kryptoświat nie miałby iść do przodu, Bitcoin i ten wiatr miałby się już nie pojawić, to dlaczego czytamy o takich właśnie wiadomościach, jakie tutaj widzicie dzisiaj? Także zastanówmy się, czy czasami rok 2019 już nie będzie tym pierwszym popchnięciem nas samych do kolejnego all time high. Niektórzy tutaj twierdzą, że już jesteśmy najbliżej najniższej ceny Bitcoina w tym roku, co może być prawdą, oczywiście. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie. Czym jest świat kryptowalut dla was? Czym jest świat blockchaina dla was? Czym jest Bitcoin i inne kryptowaluty dla was? Dajcie znać i czy wierzymy i wsiadamy właśnie na ten pokład Dar Młodzieży i idziemy razem w jednym kierunku. Pamiętajcie, że ja tutaj jestem tylko jednym z tych ludzi, którzy są na tym pokładzie i który wygłasza swoją opinię. Ja czekam na wasze opinie w komentarzach z poziomu tego statku, jak i jeżeli opuściliście ten statek już dawien dawno, też dajcie znać dlaczego. Dziękuję, pozdrawiam, życzę wam wspaniałego dnia i widzimy się już wkrótce. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.